Być może Państwo pamiętają, że w piątek zapowiadałam, że będzie coś bardzo interesującego, interesująca propozycja dla tych z naszych słuchaczy, którzy interesują się fotografią, są amatorami albo artystami. W każdym razie fotografia to jest to i będziemy o tym mówić, ale zaczniemy od muzyki. Dzień dobry. Dzień dobry. To właśnie pani Elżbieta Mierzyńska, proszę Państwa, śpiewa Dzień, który mnie prowadzi. Myślę, że ten utwór wejdzie na stałe do repertuaru tej audycji. Pani Elżbieta jest w tej chwili w Olsztynie, gdzie mieszka na stałe. Dzień dobry jeszcze raz. Proszę powiedzieć, muzyka, fotografia, czym się pani jeszcze zajmuje? Ojej, nie wiem, z czego zacząć. W studiu pan Jan Kryński i w telefonie jest z nami pan Stanisław Kubicz też. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry, witam państwa w studiu i panią Elę Morsztyn. Panie Elżbieto, proszę nam przede wszystkim powiedzieć, co się stało w momencie, kiedy myśmy tutaj na antenie powiedzieli o tym, że prosimy naszych słuchaczy, wysyłajcie państwo zdjęcia do Olsztyna. A jak to się stało, że wysłała pani pierwszy mail do Chicago, do radia? I miałam bardzo zły dzień. I Bóg czuwa. Tak jak Elżbieta mówi, święta prawda. Jeden mail przyszedł, przeczytałam, nie odpowiedziałam. Przysłała drugi, czy tam ktoś te maile odbiera? Więc zadzwoniłam. I pamiętam do dzisiaj, jak nie mogła uwierzyć. Naprawdę? Z Ameryki ten telefon? Tak. W Olsztynie zanosi się na wielkie wydarzenia artystyczne. Dostałam właśnie od pani Eli Mierzyńskiej informację. Ukazały się zapowiedzi, tak? Że takie widowisko będzie. Jak wesele. I co? Tak, no będę pomalutku, będę zapowiadała to naszą wspólną współpracę. Tak. Bo wydaje mi się, że w dobie internetu współpracy jest bardzo łatwo. Tak. Ale nie tak łatwo jest zrobić projekt, który jest potem realny, nie wirtualny. Mm. Tu będzie coś realnego, bo będzie premiera pod kopułą planetarium. I teraz mając te zdjęcia, otrzymaliśmy ich bardzo dużo, myślę, że około 2000 już mam. Potem spotkaliśmy się z życzliwością Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Tylko podejrzewam, że zawodowiec będzie myślał może o kasie. Proszę się nie martwić, my załatwimy, że nie będą myśleć o kasie. Oni muszą się włączyć w to. Młotek i wybijamy z głowy. My znamy paru. Pani Elżbieta zadaje zadanie, ja je realizuję, czy tak pracujemy. Pani Ela mówi, proszę teraz zrobić to i to, no to ja jestem wtedy gotowy. Pani Elu, to teraz co pani sobie u nas zamawia w Chicago? Panie Stanisławie, bierzemy się dalej do fotografowania. Tak, oczywiście. Tak. Nabyłem nowy aparat. Ale na przykład mało mamy zdjęć z takiego normalnego życia. No gdzieś stoi gazeciarz, gdzieś, nie wiem, ktoś muzeum. Jaki gazeciarz? Przecież tu już nikt gazet nie czyta. Nie macie gazeciarzy? A może ktoś nauczy jakiś saksofonista, gra czy coś? Panie Stanisławie, wyślę mi im zdjęcia też, jak jest brzydko w Chicago? Wysłałem tam zdjęcia tych grafiki takich chicagowskich naszych. Tak. O, to jest dobry pomysł. Tak, więc jest tego więcej, tylko trzeba po prostu jechać w odpowiednim czasie. Ty nie powinieneś mieć czasu na bieganie po mieście i robienie zdjęć. No wiesz, zasada biznesu jest taka, jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu w biznesie, to coś jest tak, nie tak z tym biznesem. Czyli to będą takie etiudy, jakaś seria zdjęć, niekoniecznie wszystkie jednego autora, połączone muzyką, tak. Fantastycznie. Musimy to zobaczyć też w Chicago. Musimy, jednak. Właśnie. Ale to jest bardzo ciekawe, co pani Ela powiedziała o tej mgle, bo pani zadała mi zadanie, zrobić Chicago we mgle. Ja sobie myślę, no przecież u nas nigdy prawie nie ma mgły w tym Chicago. Napisałam do pana Janka Kryńskiego, czy może by tak zrobił mi taki kop? Nie ma nędzy w Chicago, panie Elu. Jest strasznie dużo nędzy. Nie ma żadnej nędzy, jest tylko ludzie, którzy nie chcą pracować. Właśnie. Po takiej rozmowie, cóż, utwór zatytułowany Kawa na Księżycu. A dlaczego nie? Na Księżycu, czy nie?